Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach podpisano umowę na budowę nowych obiektów sportowych na terenie dwóch szkół. To dobra wiadomość dla społeczności Dwójki. W naszej placówce są klasy sportowe o profilu siatkówka. Powstał nowy uczniowski klub sportowy Dwójka Świętochłowice. Myślę, że to jest inwestycja, która będzie nie tylko dla uczniów szkoły podstawowej nr 2 Świętochłowica, ale również dla okolicznych mieszkańców. Mimo rozwiniętej infrastruktury sportowej, szkole brakowało miejsca do gry w siatkówkę na świeżym powietrzu. Teraz bezużyteczną przestrzeń zastąpi nowe boisko. Do rozbiórki przeznaczona jest istniejąca piaskownica, częściowo kostka betonowa. Do wykonania jest boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z podbudową z kruszyw i betonu jamistego, z wykonaniem odwodnienia, z zamontowaniem sprzętu sportowego. Po latach obiektu sportowego na miarę XXI wieku doczeka się także Świętochłowicka dziesiątka. Na to boisko czekaliśmy bardzo długo. Decyzja sanepidu była od 2008 roku i cieszę się niezmiernie, że się wreszcie udało, że dzieci będą mogły korzystać z boiska, przede wszystkim bezpiecznego. Duże asfaltowe boisko, które czeka rozbiórka, już wkrótce pozostanie tylko wspomnieniem. Do wykonania również jest odwodnienie, podbudowy, jest troszeczkę inny rodzaj nawierzchni poliuretanowej, wykonana jest zamiast na betonie, na takiej warstwie dynamicznej. Do tego jest sprzęt sportowy, piłkochwyty. Prezydent Daniel Beger często podkreśla, jak istotnym elementem rozwoju miasta są działania dotyczące sportu. Ważne, żeby go uprawiać już w okresie szkolnym. Stąd bardzo mnie cieszy podpisanie dzisiaj tych dwóch umów, zarówno w szkole podstawowej nr 2, jak i w dziesiątce. Szkoły, które czekały od wielu, wielu lat na te boiska, w końcu wygospodarowaliśmy ponad 600 tysięcy na to, żeby je przygotować. Jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, obiekty będą gotowe za około 2 miesiące, tak by po wakacjach uczniowie mogli w pełni wykorzystać potencjał nowych inwestycji miejskich.